Poranna rozmowa Radio Opole. A naszym gościem jest dyrektor Caritas Diecezji Opolskiej, ksiądz prałat dr Arnold Drexler. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana redaktora i słuchaczy. Proszę księdza, Caritas obserwuje to, co dzieje się na Ukrainie? Stara się jakoś reagować na tę potrzebę pomocy stamtąd płynącą? Obserwuje to, co się dzieje na Ukrainie i w mediach, ale jeszcze ma lepszą obserwację, jak gdyby oczy na tą sytuację i uszy, z kontaktu z tymi Ukraińcami, którzy dotarli do nas, do naszej diecezji, i my mamy cały czas z nimi kontakt. Ile takich osób jest, gdybyśmy mogli? Bo różne organizacje w Polsce zajmują się niesieniem pomocy. Czy do Caritasu trafiają na przykład tylko, powiedzmy, wierzący, katolicy, chrześcijanie? Absolutnie. My nawet nie wiemy, kto jest wierzący, niewierzący, kto jest... Potem w rozmowach wychodzi właśnie, że jest ktoś prawosławny, że jest grekokatolikiem albo katolikiem. To jest kwestia paszportu, a ten jest głęboko schowany. My przede wszystkim patrzymy na potrzeby tych ludzi. No i tych, których tutaj od czerwca tak regularnie się nimi opiekujemy, to jest 1705 rodzin. I w tych rodzinach jest około 4000 osób. Mamy dokładnie sprawozdania, mamy wiek dzieci, młodzieży, osób starszych, seniorów. Znamy ich potrzeby, dlatego że im towarzyszymy przez takie biuro pomocy uchodźcom. W tym biurze zatrudniliśmy dwie panie z Ukrainy, co ma ogromną wartość psychologiczną, dlatego że to są panie Marianny, obydwie, jedna ze Lwowa, druga z Odessy, doskonale znają mentalność swoich rodaków i nie pozwolą się kiwać, co już jest łatwiej w kontaktach z nami. Mhm. No bo to też jest, myślę, z tej drugiej strony ważne, że gdy się przychodzi poprosić o pomoc, to się po pierwsze w rodzimym języku można porozumieć, a dwa, że rozmawia się ze sobą, która zna też realia życia na Ukrainie. Tak? I tak jak ksiądz powiedział, mentalność. Tak, i tutaj te osoby mają to dodatkowy taką wartość dodaną, mianowicie one znają sytuację na Ukrainie. My jej nie znamy dokładnie. Te różne, powiedzmy, przesiedlenia, bo czasami dowiadujemy się, ktoś jest ze Lwowa, tak? Ale nie pytamy, że on został przesiedlony z głębi kraju. To już jest inny kontekst. No tam ogromne ruchy też ludnościowe się odbywają przy okazji tej wojny. Przesiedlenia właśnie, szukanie bezpiecznej przystani. Ja myślę, panie redaktorze, one też jeszcze znają jedną rzecz, z której my sobie tak do końca nie zdajemy sprawy. Mianowicie to, że linia frontu, ona nie biegnie po ziemi. To nie jest granica między osiedlami, między rzeką po lewej, prawej stronie Dniepra, na przykład w Chersoniu, tylko to jest granica, która biegnie przez ludzkie serca. To jest granica, która biegnie przez małżeństwa. Można powiedzieć, przez łoże małżeńskie, przez stół w domu, przez grono przyjaciół. I teraz jak reagować wobec tych ludzi, którzy są też Rosjanami i oni przyjechali do nas. I jak oni się czują? Dziada, pradziada byli Rosjanami, ale żyli na Ukrainie. To dla nich to jest podwójnie, nie chcę powiedzieć niezręczna sytuacja, ale niekomfortowa sytuacja. Obciążenie, tak. Ja rozmawiałem właśnie z ojcem niedawno, pani Natalii, która ma dwie córeczki, i ten ojciec i jej mama są Rosjanami. I on do mnie mówi, a co czy to? Ruski, płochy człowiek. Ja mówię, nie, absolutnie nie. Dlatego, że trzeba umieć rozróżnić między reżimem Putina, a narodem rosyjskim. Mhm. Ale ta pomoc, którą przeprowadza Caritas Polska, również diecezji opolskiej, nie ogranicza się do tych osób, które tutaj przyjechały. Też wiem, że próbujecie pomagać tym, którzy pozostali tam na miejscu. Oczywiście. My mamy takie dwa fajne projekty. Właśnie to, co pan redaktor mówi. Jeden projekt dotyczy pomocy za granicą, a drugi pomocy tutaj Ukraińcom w kraju. Natomiast łączy je wspólny tytuł, paczka. Dlaczego paczka? Dlatego, że właśnie ta forma pomocy ma formę paczki. To jest taki plagiat z początku stanu wojennego w Polsce. Wtedy też, kiedy Niemcy pomagały, Deutsche Post zwolniło wszystkich z opłat pocztowych, no i nas zalewały paczki z Niemiec. Na całą Polskę. Mhm. Caritas to podjęła, ten projekt, i wysyłamy na Ukrainę opakowania, paczki, które można odbierać u nas.
To są specjalnie przygotowane paczki z flagą, z logo, z napisem "My z wami, nie zapominamy". I takich paczek Caritas Diecezji Opolskiej wysłała przez dwa magazyny Caritas na terenie Polski, czyli przez Przemyśl i przez Lublin, 5400. Ale to Caritas, czy to ludzie z zewnątrz też mogą przyjść i na przykład zadeklarować, że wypełnią taką paczkę? Tak. Caritas prowadzi to dzieło, natomiast do Caritas można się zgłosić po opakowanie. To jest duża paczka. Ona generalnie jest przygotowana na 18 kilo, ale myśmy potem zjechali, żeby nie przeładowywać, do 15 kilogramów. I po taką paczkę mogą się zgłosić osoby pojedyncze, ale także i zakłady pracy, zespoły kolegów, sąsiadów, parafian. Przynoszą też, powiedzmy, czasami babcie bardzo skromny dar i potem na przykład z takiej darowizny 7-8 osób robi się paczkę. I takich paczek, wartość tej paczki, taka minimalna, bo tu można, powiedzmy, się prześcigać, licytować, taka minimalna wartość tej paczki to jest około 200 zł. No jedną osobę na to nie stać. I tych paczek wysłaliśmy 5400. My to ładujemy na samochody z naszego centralnego magazynu tutaj Caritas w Winowie. Wieziemy to do centralnych magazynów Caritas Polska, jak powiedziałem, w Przemyślu i Lublinie. I tam to już potem jest dostarczane do Caritas Spes Ukraina. My tego nie wypuszczamy z rąk. My to dzielimy przez struktury kościelne. One są zaufane, wypróbowane, wierzymy im, a oni znają swoich podopiecznych. Potem... Czyli jest gwarancja, że trafią rzeczywiście do potrzebujących, a nie na, na czarny rynek na przykład. Tak. I my mamy zdjęcia, mamy dokumentację, takie piękne sprawozdanie wczoraj przyszło właśnie z Żytomierza, tam też wysłaliśmy nasze paczki. I oni takimi potem małymi samochodzikami, ja to nazywam polnymi konikami, rozwożą to po setkach wiosek, do których no normalnie żaden transport, żaden tir nie dojedzie. A jakiś odzew jest od tych mieszkańców, oprócz właśnie władz, tak jak ksiądz mówi, z Żytomierza? Mamy naprawdę wzruszające i zdjęcia, i listy podziękowania. Jesteśmy przekonani, że ta pomoc dociera tam, gdzie była adresowana. A ten drugi projekt, właśnie pomagamy tutaj tym na Ukraińcom na miejscu, to też jest paczka, ale myśmy to prowadzili właśnie tutaj na ulicy Szpitalnej od czerwca. I od czerwca do dzisiaj rozdaliśmy 4500 paczek. One już nie były takie obfite, one miały każde po 8 kg. To były artykuły higieniczne i żywnościowe i po to się zgłaszały osoby. Kiedy nam potem, myśmy to rozdawali prawie, że no na dworze, kolejki się tworzyły do 700 osób w ciągu jednego dnia. Ale kiedy potem pogoda nas ograniczyła, deszcz padał, zimno się robiło, to myśmy przeszli na inny sposób. Mianowicie zatrudniliśmy dwie panie z Ukrainy, Marianny, o których mówiliśmy, i one po umówieniu telefonicznym spotykają się z Ukraińcami i przekazujemy im już nie paczki, tylko e-kody do zakupów w sklepach, bony Sodexo i bony takiej sieci, która też nas tutaj z nami współpracuje. Proszę księdza, była taka obawa, że kiedyś opadnie ten zapał, ta chęć do pomagania. Czy to jest obserwowalne? Zgadza się. Panie redaktorze, myślę, że zmienił się paradygmat w ogóle życia, czyli punkt patrzenia na życie. Jak gdyby te stare przyzwyczajenia, które mieliśmy, one się nagle zmieniły. Mianowicie do tej pory było tak u nas i w Polsce, i z nami. Kupuj, jedz, pij, używaj, tak? Jedź, żyć sobie, wtedy żyjesz. To jest prawdziwe życie. Dzisiaj ten, kto oszczędza, kto potrafi monitorować swoje głody, swoje upodobania, czy ja to chcę mieć, czy to potrzebuję, ten przeżyje. Wtedy synonimem życia było się te zakupy, jedz, pij, używaj. A teraz przeżyjesz, gdy będziesz mniej jadł, mniej kupował. Ale czy podzielisz się też z innymi, potrzebującymi? Tak. I teraz jest pytanie właśnie, bo do tej pory myśmy, jak gdyby, powiem tak, chyba do lata, bo ten zapał był ogromny, tych wolontariuszy była cała masa, tych punktów pomagania było dużo, to myśmy pomagali z tego, co nam, panie redaktorze, nie bójmy się tego słowa, zbywało. A teraz przyszedł czas na pomaganie z tego, co mamy na swoje utrzymanie. Czyli musimy uszczuplić to, co mamy, żeby dać tym, którzy są w jeszcze gorszej sytuacji. Dokładnie. I tutaj jak to jest gdyby, wyzwanie. To jest, zostają na polu arystokraci ducha. I naprawdę ludzie, którzy są rzecznikami takiej kultury otwarcia, życzliwości, przyjęcia,
bo są różne, wiadomo, że te relacje polsko-ukraińskie nie są łatwe, one są obciążone. Niedawno słyszałem pani, która przyszła do centrali Caritas po pomoc, niech oni wreszcie sobie jadą do domu, wracają. Tutaj też są biedni Polacy. Albo kiedy była jedyna zbiórka tutaj z naszym partnerem społecznym, medialnym zresztą, no to też ci, którzy zbierali, spotykali się, im nic nie damy za to, co nam zrobili. Więc trzeba tych ludzi rozumieć, i jednych, i drugich. Jedni są tacy, którzy nic nie dali, a dużo jest takich, tak jak Niemen śpiewał, ludzi dobrej woli jest więcej, pomagają. Już troszeczkę mniej to osłabło, ale pomagają dalej. Nie zostawimy ich samych. Też przy okazji przekazując 1,5%, bo w tym roku jest o 0,5% więcej można odpisać od swojego podatku. Zobaczymy, jak to wyjdzie. W tym roku Caritas chce zbierać na hospicja. Mamy dwa hospicja. Już od 20 lat świętego Franciszka w Starych Siołkowicach, gdzie co roku umiera około 200 osób, oraz zupełnie nowe od kwietnia ubiegłego roku. Razem prowadzimy z miastem Kędzierzyn-Koźle, z panią Sabiną Nowosielską. To jest hospicjum świętej Anny. Tam od kwietnia do dzisiaj zmarło około 80 osób. Chcemy pomóc tym ludziom, którzy do nas przychodzą, którzy darzą nas zaufaniem, że zaopiekujemy się nimi w ostatnich miesiącach, tygodniach, dniach życia. Chcemy im dać wsparcie finansowe przez ten 1%. W hospicjum... 1,5%. Przepraszam, tak, to są stare przyzwyczajenia. Zwyczaić, ten tak. Paradygmat trzeba zmienić. I wiadomo, że tak samo jak na porodówce, tak? Człowiek wybiera porodówkę. Ta pani chce mieć taki zespół ludzi, którzy otoczą ją opieką najlepszą, którzy zbudują relacje z nią. Tak samo i na końcu życia ludzie szukają hospicjów. Tych się trochę pojawiło, tych stacjonarnych, co najmniej chyba jest jeszcze, nie wiem, 4 albo 5 na Opolszczyźnie. I ludzie wybierają, mają prawo. I jeżeli do nas przywożą pacjenta, to nas to buduje. To jest dla nas uznanie, że budujemy dobre relacje. I w tych ostatnich miesiącach tam już nie ma tego, że my uratujemy tego człowieka, ale nie zostawimy go samego do jego ostatniego tchu. Bardzo ważne. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dyrektor Caritas Diecezji Opolskiej, ksiądz prałat dr Arnold Drexler był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję za zaproszenie. Cała rozmowa na radio.opole.pl.